I tu jest druk numer 510, projekt grupy radnych, proszę bardzo, tu jest co do druku. Przepraszam, Łukasz, prowadzę sesję, udzielę Ci głosu w odpowiednim momencie. I teraz tak. Ostatnia? Nie, nie zgłaszasz, bo chciałbym też, żebyśmy to wyjaśnili, powiedzmy pewne rzeczy. Referentem projektu uchwały będzie Łukasz Wantuch. Chciałbym też tutaj wniosek o wprowadzenie projektu uchwały numer 510 w sprawie progu zwalniającego. A tu jest, więc też nie rozumiesz tutaj, dlatego przyjmuję, ale jest tak. Projekt grupy radnych w sprawie wniosku do prezydenta była w sprawie zamontowania tak zwanego progu wyspowych przed szkołą pozwolą numer 95. Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały numer 510 w sprawie progu zwalniających. Więc tutaj... To są progi zwalniające wyspowe, taka jest dokładnie nazwa. No nie wiem, ale wniosku jest co innego, w tym jest co innego. Powiedzmy, że jak prosiłbym też o uwzględnienie tych poprawień, tych dokumentów. Dobrze, no to... Będzie, jest pan referendem, będzie pan Łukasz Wantuch. Jest pismo tutaj od pani dyrektor. Proszę bardzo, pan referendum. No to już chciałbym dokonać autopoprawki, że to jest prog zwalniający wyspowy. Przed przejściem. Ale co ty chcesz? Sprawa wygląda tak, może lepiej odczytam pismo pani dyrektor. Szanowny panie przewodniczący, to mi się Górski. To pismo dzisiaj zostało napisane przez panią dyrektor, dlatego zostało dostarczone przeze mnie osobiście. Zwracam się z prośbą o poparcie starań na zamontowanie tzw. progów wyspowych przed przejściem dla pieszych przy ulicy Wiedeńskiej na przeciwko wejścia do szkoły, która zamieszcza szacunek. O co chodzi? Szkoła parę lat temu występowała o zamontowanie progów zwalniających, ale wtedy otrzymała odpowiedź negatywną z PIT-u ze względu na komunikację autobusową. Niedawno pojawił się nowy typ progów, tzw. progi wyspowe, które są tak skonstruowane, że może przejechać autobus, ale samochód musi się zatrzymać. Te progi były zainstalowane przed przejściem na Wiedeńskiej 9. Rozmawiałem się widzę na ten temat, jest to około 10 tysięcy złotych. Myślę, że jest duża szansa, że w przyszłym roku to zostanie zamontowane. Myślę, że mogę tu tylko mówić tylko wyłącznie w swoim imieniu jako rodzica, ale też myślę, że ten próg nie będzie odosobniony, że tak każde działania, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci są wskazane. Ten próg, myślę, że tam się po prostu by przydał. W zeszłym roku doszło do wypadku samochodowego na godzinie 8.30, została potrącona dziewczynka na tym przejściu dla pieszych, więc myślę, że takie rzeczy są tam potrzebne. Dziękuję. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pan radny Rafał Miś. Proszę Państwa, to skrzyżowanie już jest wyposażone w element zwalniający. Prosimy o to pismo. W wizerkę. Skrzyżowanie posiada wszelkie możliwe znaki drogowe. Ja jestem również ojcem dziecka, ucznia tej szkoły. Boże tam córkę tego szkoły miała codziennie już trzeci rok. I sytuacja praktyczna wygląda w ten sposób, że w godzinach, kiedy dzieci są dostarczone do szkoły, tam jest korek. Dokładnie. Samochody stoją, po prostu. Tam taka jest natura tej ulicy, że w godzinach, kiedy dzieci są dostarczane do szkoły, tam auta stoją. Wypadki, niestety, myślę, że tego nie wiem, jak bardzo nie życzyli, zdarzają się, zdarzają i będą się zdarzać. Natomiast tam jeździ kilka autobusów. Tam jest ogromny potok samochodów. Wprowadzenie nadmiernego elementu zwalniającego zakotuje tę ulicę. Obecnie wygląda organizacja w ten sposób, że naprawdę samochody tam jadą kółko za kółkiem. I to będzie tylko i wyłącznie element już zbędny, naprawdę już na wyraz. Tam są wszystkie znaki, jest ograniczenie. Łukasz Wantuch z własnej inicjatywy, własnym sumptem, własnymi pieniędzmi wprowadził tam jeszcze osobę, która dobezpiecza dzieci. Tak? No, widziałem tego pana w pracy, wchodzi na przejście dla pieszych razem z dziećmi, jest ubrany w kamizelkę, ma tablicę, uwaga, dzieci, dochodzi do środka przejścia i wraca. Wczoraj byłby potrącony. Ponieważ doszedł do połowy skrzyżowania, pieszy, wchodząc na przejście dla pieszych, powinien przejść, tak? Natomiast ten pan zrobił w pewnym momencie zwrot, napięcie i wraca. Obaj się na szczęście wykazali refleksem. I pani kierująca Fordo Mondeo, i pan przeprowadzający, nikt go nie potrącił. Natomiast wprowadzanie dodatkowego elementu będzie już po prostu perturbacją. Na wyraz, niepotrzebną, zbędną. Dlatego ja bardzo
wnoszę o to, aby już nie utrudniajmy sobie życia tam, gdzie nie musimy tego robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy, pani radna, ona wam to proszę przyjąć. Proszę państwa, szkoła funkcjonuje tak, że zajęcia się rozpoczynają mniej więcej w krakowskich szkołach w godzinie 7.30, ale dzieci mają różne wyjścia ze szkoły. To jest też i godzina 10, i godzina... nie chodzi tylko o przejście dzieci do szkoły, ale również o bezpieczne dotarcie dziecka do domu. I dzieci młodsze są może doprowadzane przez rodziców, ale to też dotyczy dzieci po prostu starszych. Jeżeli byłby taki próg zwalniający, nigdy bezpieczeństwo, za dużo bezpieczeństwa, jeżeli chodzi po prostu o dzieci. Proszę bardzo, ja pozwolę sobie wtedy pani też się odezwać, ze względu na to, że codziennie jeżdżę tą trasą, wyjeżdżam w Gileńskiej, bo tam staję samochodem. I właśnie codziennie rano wjeżdżam na ulicę Gileńską, tak? Gdzie mam problem z wbiciem się w korę, włączenie się w korę, który już jest autobus czerwonego prądnika. Więc tam, jeśli chodzi o poranne godziny, naprawdę nie ma problemu, żeby coś się wydarzyło. Tym bardziej, że wydaje mi się, że szukam problemu, tak jak prawo powiedział, gdzie nie trzeba, ze względu na jedną rzecz. To jest przejście dla pieszych, które ma ile metrów? Dobrze. Około 6 metrów. Po drugie, na środku jest wysepka, a żeby jeszcze dołożyć tutaj państwo, żeby ci, którzy nie wiedzą, gdzie to jest, to jest tam taki lekki skręt. Więc samochody, które jadą tą ulicą, nie mogą się rozpędzić, bo muszą po prostu wbić się w ten skręt. Ja osobiście jadę, to muszę to zwolnić automatycznie, bo nie jestem w stanie, bo muszę, bo ta wysepka ogranicza mi w tym momencie wjazd na wprost. Po drugie, jeśli chodzi o to miejsce, to tak jak powiedział Rafał, założenie wysepki ograniczy nam całkowicie w tym momencie progu zwalniającego. Ograniczy naprawdę przepływ samochodów tam leży. Już mamy problem z wjazdem 29 listopada, bo stąpki z Węgrz, korkująca miasto i my czerwonego prądnika mamy już na stan. Stąpki z Węgrz. Rolnicy, ale to też wjazd 29 listopada w Dużbrogu. Bardzo bym prosił. Ogólnie powiedzieć jedną rzecz, że jestem przeciwko temu progowi, bo pani dyrektor z powiem. Powiem tak, pani dyrektor oczywiście, że musiała tutaj też zabrać zdanie. Dla pani dyrektor najważniejsze są dzieci, dla pani dyrektor nie najważniejszy jest ruch komunikacyjny. Więc byłaby nierozsądna, gdyby napisała, że jest przeciwko temu progowi. Chociaż też mieszkańcy tej dzielnicy. My jako mieszkańcy musimy patrzeć na całość, tak? Więc ja uważam, że dzieci są bezpieczne. Nie pamiętam, kiedy tam się wydarzył jakiś wypadek. W zeszłym roku. Jeden. Chodziłem do tej podstawówki 6 lat. Nie pamiętam, żeby w tym czasie coś się wydarzyło. Nie było tam progu. Chodziłem do tej szkoły 6 lat. Nigdy nie widziałem tam problemu. Nie było tam tej wysepki, która się pojawiła. I powiem szczerze, nigdy mieszkańcy, znaczy rodzice, dzieci nie narzekały przed cokolwiek tam się dzieje. To mam propozycję. Przepraszam bardzo. Panie Łukaszu, nie. Będziemy za przyzwoleniem tutaj wypowiadać. Ja chciałbym dodać, że jest tam wysepka, taka mała, która służy dla spoczynku, jakby jeżeli ruch samochodów z jednej lub z drugiej strony dla zabezpieczenia. Stają sobie, zatrzymują się tam powiedzmy przechodnie, piesi. Ta wysepka została i to przejście zostało wybudowane w trzeciej kadencji, czym to było przed 2000 albo około 2000 roku. Z tego co pamiętam, ja też rozmawiałem na ten temat jeszcze z radnymi, którzy przekazali na te pieniądze, to było w tamtych wczesnych miastach około 100 tysięcy złotych. I teraz co do propozycji tutaj, którą pan Łukasz pan tu przedstawia nam, to mieliśmy przykład takiego progu wyspowego na ulicy Dobrego Pasterza, gdzie powodowało to wypadki, to było przy przejściu, wypadki, potrącenia i zakorkowanie ruchu. Więc, no nie wiem, może się też wypowie pan radny Kasi, który z drugiej strony oczywiście jako kierowca, ale też jako pieszy, mieszkańcy nawet, którzy tam kiedyś się poruszali do kościoła, przecili na to przejść, na tą wysepkę, bo ona zamiast ułatwić życie, ona utrudniała. Nie bądźmy tutaj papiescy od papieża, nie możemy wychodzić. Może zróbmy sobie, nie wiem, górą jakąś przejście, ale no tak możemy iść w takim kierunku takich dyskusji. To proszę bardzo, mam propozycję.
do Rafała i dla Daniela. Ja bym sobie do projektu uchwały, ale przyszły poniedziałek o 18:00 zrobię spotkanie z mieszkańcami i z dyrekcją szkoły. Czy powiem się na takim spotkaniu? Tak. Dobra. Czy poniedziałek, przyszły poniedziałek o 18:00 spotkanie z Danielem Szkokostowi. Czy będziesz na takim spotkaniu? Nie mam problemu z poniedziałkiem, bo jestem w Warszawie. Czyli teraz, tu zaproszę rodziców, dyrekcji, będzie dyskusja. Inny dzień. Inny dzień. Inny dzień poniedziałek? Jaki? Wtorek? Nie wiem, no musimy dogadać się. Ale nie chciałbym była taka sprawa. Chętny jestem na spotkanie, ale nie powiem ci... Dobrze, przepraszam. A ja mam jeszcze takie pytanie do pana tej radnego. Łukasz, będziesz siedział sobie w barze, będziesz się umarł z kolegami. Dobra. Mam pytanie do ciebie. Powiedziałeś przed wprowadzeniem dokumentu, że nie może być procedowany ten dokument w grudniu, bo pieniądze mają być załatwione przez ZIT teraz. Więc nie rozumiem, teraz nagle jesteś za tym, aby wy... Teraz odrzucony. Teraz nie, ale zaraz. Nie było głosowania, tylko ty proponujesz, że wycofujesz to. Nagle może być dokument wycofany, a wcześniej jak go składałeś, nie mógł być. Nie rozumiem tego. Wolę wycofać o jeden miesiąc i że chyba się też zostanie odrzucony, bo w rozkładzie głosów nie też zostanie odrzucony. Ale co? Ale Łukasz mówi, że nie chce za miesiąc mówię, że nie jest w stanie tego zrealizować, a teraz będzie w stanie zrealizować, tak? No nie, konkretność twoich wypowiedzi zadziwiamy. Ponieważ padały tutaj, że sobie informacje od rodziców, że nie ma takiej potrzeby, to może spotkać się z rodzicami, żeby razem usłyszeć, jakie jest zdanie rodziców. My chcieliśmy proponować jeszcze jedno. Proponowałem przez wprowadzenie tego dokumentu, żeby to poszło do komisji, żeby to uwzględnić, zrobić jakieś też konsultacje, spotkanie. Łukasz, byłeś przeciwko i czułeś się obrażony. Dobra, głosuję. To jest dla mnie bardzo dziwne. Nie, proszę bardzo, proponować. Ja to muszę artykułować, aby państwo byli świadkami, że ja to mówię. Ponieważ spodziewam się publikacji na portalu społecznościowym, gdzie moje słowa mogą zostać przeinaczone, bo już nieraz tak się zdarzało. Dlatego mówię to do państwa w celu, abyście byli świadkami, że to mówię. W mojej ocenie bezpieczeństwo dzieci nie jest tam narażone. Jestem ojcem, który odprowadza dziecko do szkoły tam już trzeci rok, więc nie jest to kwestia miesiąca czy dwóch miesięcy. Nagle wpadam na pomysł. Znam to przejście doskonale. Jako kierowca, jako pieszy, jako ojciec dziecka. Ja prowadzę tam córę od początku jej edukacji w szkole podstawowej, pierwsza, druga, teraz trzecia klasa. Uważam, że niemontowanie tam progu nie zagrozi żadnemu dziecku, natomiast jest elementem nadproduktywnym, nadstanem. Obecny stan zabezpieczenia tego skrzyżowania w mojej prywatnej ocenie jest wystarczający. Argument o tym, że było tam potrącenie, jest okrutnym argumentem, to jest tragedia, ja to rozumiem. Natomiast w ten sposób rozumując, musielibyśmy takie progi zastosować na wszystkich skrzyżowaniach i na wszystkich przejściach dla pieszych w Krakowie. Bo sądzę, że na każdym skrzyżowaniu doszło, prędzej czy później doszło do jakiegoś wypadku. Po prostu zgadzam się z panem przewodniczącym, nie bądźmy bardziej papieżcy od papieża. I nie popadajmy w jakąś szaleństwo. No, za chwilę możemy się spodziewać kolejnej uchwały intencyjnej, aby to przejście dla pieszych nazwać imieniem jakiegoś radnego. Tak? No ludzie, zatrzymajmy się po prostu w pewnym momencie na tym skrzyżowaniu. Jesteś przejście właśnie. Ja się podejmę, proszę bardzo, czy są jeszcze rozwiązania? Panie Łukasz! Łukasz, ja głos ma z ludzi ranny, a nie prowadzi sobie rozmowy jak najpierw. Chcesz adwocem Tak, uważam, że to sobie na pewno użyć. Przepraszam, dlaczego adwocem? Czy ja wymieniłem czyjeś nazwisko? Tak, co jest? Adwocem ma prawo do głosu, adwocem jest w momencie, kiedy czyjeś nazwisko zostało wymienione. Ja nie wymieniłem żadnego nazwiska, nie ma podstaw do głosu adwocem. A ja uważam, że wszystko się dobrze chodziło. Uważam, że jesteś obrzydliwy. Ja nie powiem, co ty rozumiesz. Czy są jeszcze jakieś głosy, panie Rafał, panie Łukaszu? Czy są jeszcze jakieś głosy dyskusji? Nie widzę. Przystąpimy do procedowania. To jest za poparciem druku nr 510. Projekt grupy radnych. Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Dziękuję. Uchwała została. Druk został odrzucony.